Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy dzień, w którym, niech tu się włączy wszystko, można już grać w Destiny 2 na pecety. W sumie wielkie wydarzenie, bo Bungie nie zrobiło żadnej gry od bardzo, bardzo dawna, samoczynnie, bo z tego co pamiętam Halo 1, 2 to były porty. A mają tradycję, nie? Bo na pecety przecież wychodziły myty, czyli te strategie z krasnoludami rzucającymi mołotowy. Potem mieliśmy Oni, cenione przez wiele gier, przez wiele osób i coś tam pewnie by się jeszcze znalazło. No i teraz jest powrót. Powrót pod banderą. Raz, że mamy Blizzarda, który patronuje tutaj, jest mecenasem, jeśli chodzi o, to się ładnie nazywa, DRM, czyli Platformę Dystrybucji Zabezpieczeń Cyfrowych, oraz oczywiście Activision, który zapewnia to, że gra chyba kosztuje fortunę, jak chce się kupić u nas. Co tam? I sam pytanie na czacie, czy ta gra, co w singlu, nie trzeba strzelać do przeciwników? A, to jest ta mieszana strzelanka. Jak ktoś to ogląda teraz na żywo, to będziemy o tym właśnie gadać za półtorej godziny o Nvidii w pogadance PGP. Ach, ale to już żmudne. W sensie, okej, ten loading trwa strasznie dużo. Na konsoli to jest normal, że tam odpalasz i czekasz dwa dni, aż się pojawi się ekran taki, potem ten reklamy, potem to, ale jednak mnie to już drażni. Bo podejrzewam, że to się, gra nie mówi co robi, ale założę się, że gra najzwyczajniej w świecie łączy się z serwerami, bo to jest kolejna gra, którą nie pogramy, jak padło połączenie. A poprawcie mnie, jeśli się mylę. Kto będzie nudził na pogadance? Będą ludzie z Zagrajni. Ogólnie bieda tuberzy, Emil i Zagrajnik. Postanowiliśmy dzisiaj, my, czyli ja i ja, wesprzeć osoby, które są mało znane i... Ach! Daj nam znać, kiedy osłony padną, a przywalimy wszystkim, co mamy. Kurczę, chciałem pokazać coś ciekawego, ale obawiam się, że trzeba po prostu tak przejść ten tutorial. Więc co, gra jest spoko zoptymalizowana, jest ładna. Podobno w ogóle banują za to, jak się da jakiś overlay z klatkami. Więc dajmy klatki pokazujące ilość klatek na sekundę, mam nadzieję, że da się to zrobić. Obraz. Synchronizacja poziomo... optymalizacja jest spoko, jest dużo opcji, nie ma obciachu. Rozdzielczość renderowania, HDR, aberracja, efekt ziarna. Czy to jest w rozgrywce? Powiadomienia, imiona, nie pokazuje podpisanej, klatek jest. O, więc będziecie to widzieli. Tak, jest tam w prawym górnym rogu, o. O Boże. Med pisze, że do PvP nie wejdziesz, dopóki do farby nie dojdziesz, więc to co mnie tak naprawdę ciekawi w tej grze, bo to farbienie jest zupełnie nie w moim stylu, to jest właśnie PvP, który jest oczywiście zwyczajnym Halo, lekko tam podkręconym, zmienionym, nie, żeby nie skończyć w sądzie. No bo tak to strzelanie... ono było super w Halo 1, to wtedy była rewolucja. Halo 2 było też spoko, w Halo 3 już trochę nudziło, ale mimo wszystko było... Do czego zmierzam? Do tego chyba co zawsze jak robię materiał Destiny o tym mówię. Że to jest kolejna gra Bungie, która jest jak Halo. Boże, a to jest oczywiście pokazówka z gatunku, wciśnij przyciski. Pobierz plany. A i jest najfajniejsza rzecz, bo to w sumie nie powiedziałem, jest po polsku, tu jest dubbing. Rewelacja. Dobra. Generator osłon powinien być na dnie... Dajcie znać, czy głośniej, czy ciszej dać. Bo to jest... no moim zdaniem śmiechy, chichy z tego będą. Okej, więc tu idziemy oczywiście za strzałką, czyli w tym momencie, jak rozumiem, tu... A, źle rozumiem. Tu, przepraszam. Strzelamy i tyle. To podejrzewam, że to jest super, jak się gra z kolegami, którzy mają te 200 zł, żeby kupić grę. Nie wiem, w Halo podobało mi się to, że tam te misje dało się robić po cichu i tak dalej. Nie wiem, czy to jest to samo, bo... no jest to nastawienie pro-farmerskie, nie? Że trochę lepszy Alex materiał dla Becky. Znaczy nie, no gra gameplayowo jest fajna, na stówę. Bo to się da lubić, prawda? Alex jest upośledzony pod każdym względem. Tutaj jedyne podśmiechujki ewentualne to jest oczywiście tłumaczenie. A właściwie nie, tłumaczenie będzie nawet spoko, tylko dubbing, nie? Bo to
Jak się kosmici gadają po polsku, no to może być zabawne. Zwłaszcza, że gra znając... Czy tutaj problemem jest sama gra? Bo znając Bungie, to będzie coś takiego ultra patetycznego. Pompatycznego wręcz, prawda? Ratujemy ludzkość, tą muzykę słyszycie w tle. Trochę brakuje mi amunicji. Ten cały płonący pistolet się wypalił. Jakieś wieści od Igory? Żadnych, odkąd poszła szukać mówcy. Zbiórka! Do mnie! Palec pod... Jak to było? Palec pod budkę, prawda? Zbiórka. Takie śmiechy-chichy. Dlaczego nie korzystam ze specjalnej zdolności? Bo szczerze, jeszcze gra mi nie wytłumaczyła tego. Już mam tą jedną specjalną zdolność, jest naładowana. Tyle. Że gra typu strzelanie z oczu, klocuch jest w ogóle, że długo. No tak, tak. Aha, no dobra, to idziemy za strzałką, nie? Więc ja tu będę miał jak zawsze problemy z wieloma rzeczami, na przykład brakiem otwartych światów i skoków spadochronowych. Dlaczego niektóre słowa są w kwadratowych nawiasach? Też to zauważyłem i też nie wiem. Ale na pewno gra jest bardzo ładna, tylko wiadomo, to co gra za takie pieniądze, że tutaj każdy ten mały kącik polerował jakiś Chińczyk, nie? Który został zatrudniony i tutaj patrzył, żeby światełka ładnie wyglądały, żeby... wszystko się gada. W ogóle jest przeszuk, bo mamy... Widzicie? Jest taki pulsacja ekranu. Ach! Tekstury do spoko jakości. Biedne kosmitki po prostu, biedne. Prawda? Jakie powiewy. To oczywiście jest, jak rozumiem, bez żadnej interakcji. Jak na tym stanę, to nic się nie będzie działo. No ale fajnie, prawda? W jakiś... Upośledzeni kosmici, prawda? Wyobraźcie sobie generała wrogiej armii, który składa zamówienie na broń, która ma prędkość pocisku... Nie wiem, tam to idzie z prędkością biegającego szczeniaka, nie? Jak... Kto w ogóle taki przetarg wygrał, nie? Może chyba, że to jest faktycznie, to jest takie kosmiczne Chiny, że to jest tak tania siła robocza, że oni po prostu mogą robić tych karabinów milion, wrogów też milion i ten. Czy to jest takie złośliwe oczywiście z mojej strony, bo może faktycznie nie ma się to czepiać. Ma się fajnie strzelać i... Ach, za dużo PUBG'a, prawda? To jest mój obecny problem. Plus, że mały lag jest. Ja tu w ogóle w tym momencie, bo to jest ten... Nie wiem, czy jest głupio ten świat tłumaczyć, bo to są wynalazki Bungie. Branin. I to jest tutaj, widzicie, element tego, co mi się bardzo nie podobało w Destiny. Czyli jest Loboboci, który jest taką super kulką na pociski. Jak mi się odnowi tylko zdrowie... To już wam idę... Czyli przeciwieństwo Halo, gdzie tam można było z szybkim, zdecydowanym ruchem, dobrym miksem broni powalić przeciwnika. Tutaj, no, farmerstwo powraca. Czyli trzeba będzie strzelać i po dwa dni później, prawda, trzeciego dnia zmarł. I tak i nie pisze klocuch. Nie, no mówię, to jest takie trzepianie się na siłę, ja jestem z tego obozu jakby, co? Bo o ile w przypadku... O Boże, nie wiem jak się zdobywa amunicję tutaj, serio. O ile w przypadku Alexa mi się wydaje, że to jest obiektywne trzepianie się, bo gra jest zdarzenie głupia. Tak, tutaj wszystko jest w ramach konwencji, głupiej strzelanki od Bungie. I to jest spoko. Muszę was zabijać z pistoletu kosmici niestety. Pięściami was bić. O Boże, użyłem supermoc, przepraszam. Totalnie nie wiem jak to działa tak naprawdę. Czy wiem, że wciskam i to jest już takie ten, no, GG dla nich. Ja wiem, że amunicja z wrogów wypada, tylko to są te fioletowe kuleczki, prawda? Albo snajper, który ma też snajperkę. Snajper, prędkość wylotowa. To jest jakiś mały Fiat, nie? Z górki jadący.
Widzimy te pociski. Ale oni się muszą mieć frustrujące życie, nie? Albo super opancerzony koleś, któremu wystaje wszystko. Albo go, zawsze go widać, bo ma taki wielki promień celujący, nie? Ale to jest typowe Bungie, nie? Bo to są analogie do postaci ze świata Halo, są jasne i to gameplayowo jest spoko. Czekaj, białe do standardowej, zielone energetyczna, fioletowe ciężka. No proszę, czy jakie kolory są? Białe? Białe muszę szukać, jakichś białych kulek. Co to tutaj w ogóle spadło? Jezu, jakie to jest smutne życie, nie? To jest ja w PUBG-u. Gość zauważył gościa, strzela, no i co? Nie boli, Pawełek! Zapaliłem mu to, żeby ten... Chyba się palę, nie? W ogóle, o. Ale oczywiście świat wszystko tłumaczy, bo jesteśmy tutaj cudownymi spadkobiercami wędrowca, więc jak ktoś szuka logiki, no to ją znajdzie, no bo to jest... Bungie o wszystko zadbało, więc nie można się poczepiać, że to nie jest realistyczne. Mamy cudowną regenerację, bo tam Bozia wędrowiec nam daje. Ale to jest taki relaks. Relaks to jest zabić Chińczyka w PUBG, który się skradał i... albo wymanewrować go. No, to jest takie bicie niemowląt. To też może relaksować, prawda? Ale dobra, na razie tak się czepiam, a może się okazać tak, że będę w to grał. Bo, mówię, cały czas chcę tutaj dojść do jednego ważnego elementu, jakim jest Multic, super zdolność naładowana tymczasem. Że to się za łatwe wydaje. Po PUBG-u nie ma trudnych gier. Po PUBG-u odpalasz... Ale to takie singleplayerowe, to białe to jest moja amunicja, tak? Białe. Wow, super. Dobra, gdzie kuleczka wskazuje, że mam iść? Tu. Trzeba zeskoczyć. Oczywiście gry Bungie, czyli... Generator osłon. Albo inwestujesz w taki statek za fortunę kosmiczny. No chyba, że mówię, gospodarka to... nie czyni z niego nic drogiego. I przychodzi jeden ludzik. I ci go zaraz rozwali. Są te problemy, prawda, o których dyskutują fani Gwiezdnych Wojen. Gwiazda Śmierci, kupę hajsu. Ale to było właśnie, dlatego lubię, najlepszy film z Gwiezdnych Wojen to był... co ty tu jesteś, jakiś taki predator? Rogue One. Czy to było Rudy 1? Nie pamiętam, dobrze tłumaczyli, ale... Tam super tłumaczyli wszystkie te debilizmy. To był film, który ratuje całą sagę tak naprawdę. On tam znakomicie tłumaczy, dlaczego no, takie głupoty wyszły i w ogóle. Rzućmy w granatę, żeby... O Boże, lata. Słuchaj, idę ci. No i tutaj, to był super boss. Czy taki mini boss, nie? Przyszedł jakiś taki kolorowy ludzik, nie? O. Rudy 102, o właśnie. Rogal 1. Łotr był, przepraszam, o. A Rudy był, miałby lepiej, Rudy 1. Dobra, zniszcz turbiny. Osłony powinny paść. I zastanówmy się teraz, fizyka w grach. A, dobra. Zniszczone turbiny 1, 2, to jest jedna turbina. Czy jak to, strzelamy światełko? To jest zagadka, moment. Trzeba wrzucić tam ziemniak. Tryby. Mogę zmarnować całą amunicję i nic z tego nie wyniknie, więc... Czy będziemy mi podpływać, pewnie wszyscy widzieli, jak to trzeba zrobić, ale... Okej, ale serio pytając, jak uczciwie... Chyba, że w te trybiki tutaj, tak? A to była podpowiedź z czatu w sumie. A skąd to miał uczciwie pracujący człowiek wiedzieć? No... To nie jest tak, nie masz wykształcenia w kierunku, no to ciężko byłoby wpaść. Chciałbym po wszystkim, żeby mi się skończyła amunicja. Dobra, no typowe arenki Bungie, tak? Gdzie to wskazuje, żeby kuleczka szła?
Aha, bo to każdy ma osobną taką turbinkę. Dobra, rozumiem już teraz. No i fajnie, są zagadki. Przegrzewają się, to działa. Dobra. Trust me, I am an engineer. Okej, to pokazuję nawet kuleczkę teraz. Tak, jest zaznaczone. Ale czekaj, jak to jest zaznaczone? A, nieważne. Zawala, udało się. Osłony padły. Zawala to jest czeski generał tutaj. Momencik, wielka walka o przetrwanie. Władimir Zawala, animator dawny z Czechosłowacji, tutaj został generałem w grze. No i prawda jest ogień, nie? No jest budżet, nie? Amanda, ruszamy na górę. Nie palili prawdziwych Chińczyków, żeby... W sumie... Amanda? Amanda nie odpowiada. Czujesz to, gdyby tak się wkręcić, tak to przeżywać, to byłby jakiś dramat. Ja wam to zgłoszę teraz, żebyście posłuchali. Tak będzie pokazówka. O ja, Polak. Jak damy sobie z tym radę? Nie dacie. Dacie są oczywiście gdzie w pub. Witajcie w świecie bez światła. Strażniku, coś jest nie tak. Jak śmiesz na mnie patrzeć, kratko. Brak ci sił. Kręgosłupa. Kulisz się za murami. Nie znasz odwagi. Tłumisz w sobie jedynie lęk przed śmiercią. Pozwól, że ci o nim przypomnę. Leczko! Twój gatunek nie zasłużył na moc, którą otrzymał. Jam jest Gał, a twe światło jest moje. Tak, nie dla psa światło. No i tyle, takie sfrustrowane, złe kosmity wyżywają się na słabych ludziach, prawda? Więc początek, no cóż, zobaczmy, może to jakoś, czy trochę jak Bane z Batmana. Wygląda jak te małe ludziki z Halo, takie karzełki biegające, które teraz się mszczą, urosły. To chyba już to porównanie nawet było i łatwo znaleźć w internecie. Kosmiczny gołąbek pokoju, tak? To nie jest na silniku już niestety, bo poznaję po tym, że chodzi płynnie. To rozwalona ta wielka kulka biała? Zaraz zobaczymy. Nie, gra jest ładna, tam chociaż ładne przerywniki, pisze Great. Nie, gra jest spoko. Jest taka wysoka budżetówka. Bungie przesiąknięta tym klimatem pompy, symboliki z pupy i tak dalej. Dwa dni po ataku, ostatnie miasto. O. No i tak to jest, prawda? Zamiast zabić, to musiał się butem pobawić.
Jak prawda, jak w Modern Warfare oryginalnym, po wybuchu bomby. Będziemy teraz szli. My znamy takie podśmiechujki z symulatora chodzenia. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że znowu nie wiem, że trzeba coś wcisnąć, że może biec. Kurczę, w sumie. Czy nie ma jetpacka? Jest tutaj jetpack. Kurczę. Taki frustrujący moment trochę. Tam coś jest czerwonego, nie? Czy to tak ma być? Czy to jest jakiś błąd graficzny? Ale prawdopodobnie to jakieś dekoracje, tak? A, konfetti. Dead Seeker wkleja Dance Gaming. Nie, Dance Gaming Alien Isolation. A, okej. Okay. Wybuchająca beczka, jest ładna woda. O, bohater się potyka i tam jest światło. Tam pójdziemy, jak rozumiem. No, gdyby to przeżywać, tak? Mieć znowu 16, 14, 8 lat. To byłoby spoko, ale można przewinąć? Nie. Ale tutaj, nie mówię, ja chcę po prostu dojść do tego PvP i zobaczyć, jak to na PC-cie będzie się sprawiać teraz. Że wypij Tigerka. Nie mam tutaj takich rzeczy, niestety. Ale to tak sprawia, że... O, nie mogę teraz chodzić. Coraz bardziej czekam na Wolfa, bo widzę, jaka ta gra jest ładna, bo jest ładna. I zakładam, że Wolf będzie równie dobrze działał. Moja kuleczka jest. Moje Tamagotchi. Fuj. Chodź tu, kuleczko. To nie może się dziać. Strażniku. Myślałem, że już po tobie. Założę, że ten strażnik był pianistą. Ale nie wskrzesić. Nie odkąd. Nie. Okej, brońka wróciła. Strażniku, światło zniknęło. To jest taka kryptoreklama Tauronu, prawda? Miasto. Wędrowca. Wszystko. O. Czerwony Legion morduje bezbronnych strażników. Mówię, alegoria ruskich. Ribbentrop Mołotow. Gdyby Polska była potęgą, to w tym momencie by się pojawił ale Tauron sprawi, że nigdy nie zgaśnie światełka, albo tam jakaś inna firma. Dexter myślał, że to Get Even. A odpaliłem Get Even, fajne, pokażę wam kiedyś. Odbieram sygnał SOS. Ze współrzędnymi lokacji. Ewakuują planetę. Musimy tam dotrzeć. Musimy założyć rząd w Londynie kosmicznym. Podziemny. Nie no, jest ta poetyka, prawda? Teraz tutaj lasek we mgle. Albo reklama Osram. Tak. Przednieść 4 dni. Co robiłem przez 2 dni, nie? Pistolet taki zniszczony. Prawda? Głos jakiś jak myszołów, ale to nie był myszołów chyba. Ja jestem kiepski z ptaków. Powinien jakiś taki być monolog. Strażnicy. Litwo. Ojczyzno moja, prawda? Albo...
nie mieli szans bez swych mocy. Mogliśmy być na ich miejscu. Strażniku, jeśli zginiesz, nie zdołam cię wskrzesić. Musimy być bardzo ostrożni. Spokojnie, gram w PUBG codziennie jak wariat, więc wiem jak to jest. Spójrzmy im w oczy. Ach. Już widzę te takie materiały making of i tam mówi, że zawsze jak tą scenę oglądam, to płaczę. Jakiś główny designer. Albo na pokazach prasowych musieliśmy rozdawać chusteczki. Czcigodna bestia wojenna. Czy będziesz moim pieskiem, czy będziesz... To jest zwykła bestia wojenna. Uf, czcigodna to była... Ci kosmici nawet pieski mają brzydkie, nie? Nowy cel. Uwaga, tak biało-czerwone, jak widzę całe, jak są te paski w wiadomościach TVP, nie? Podążaj za wizją. O, moment. Za wizją ptaszka? Myślę, że pójdę tam, gdzie mogę pójść po prostu. Taki hejt, paździerzowe gówno. Nie, to jest, to ma swój, mówię, kiedyś ja też płakałem na hejt, jak Master Chief umierał, albo jak niszczyli pierścień, to przecież było wzruszające. No, ale ile można, nie? Teraz płaczę na Blade Runnerze, prawda? Jak tam piesek coś się zesika, czy coś. Ten sokół podąża za nami? To był sokół. A może my podążamy za nim? Takie filozoficzne pytania, nie? Filozoraptor. Czy to on podąża za... My podążamy za sokołem? Czy sokół podąża za nami? Jakby takie coś było w PUBG-u, takie ślady zostające na śniegu. Góralecka muzyka na skrzypcach. No fajnie, fajnie. A to taki pistolet, taki zniszczony, tak? Dobrze, że jeszcze działa. Ja. Jaku. Wzruszające sceny miałem na zakończenie gry. Ale to jest dobre, bo tutaj właśnie o to chodzi, żeby ten... Zaczynać od takiego mocnego akcentu, prawda? Polska upada. Zima. Prawda? Naszą piłkę zabierają. To ten niefortunny projekt statku, nie? Wielka kula do kręgi, taki prawda, jak w tych, w kosmicznych jajach, taki wielki pokrowiec zaraz przyleci. O, leć. I zapakuje kulkę. Potem będzie jakiegoś takiego jabby z Destiny, będzie jabba grał tą kulką w bilard. Biała bila. Dobra. Że świat bez światła całkiem jasno. To była przenośna, przenośnia, prawda? Przepraszam, wiem, to jest okrotne. Pewnie ktoś ogląda, kto płakał na Destiny i znowu będzie Makuła, ty głupi bucu, nie powinieneś tego robić w ogóle. Po co ty to robisz? Czemu grasz w tą grę, skoro cię tak hejtuje? Nie, ona jest spoko, mówię. Nie mogę się już powstrzymać, nie? Już we mnie umarło wiele uczuć, prawda? Ale dużo czasu poświęciłem, prawda, tam płacząc na tych grach takich hipsterskich, jak się pokazywało te wszystkie kupy indie. Ale no! Niestety, już tam wyczerpałem limit. Sorry. Nawet drzewa są zniszczone, prawda? Kornik drukarz powinien taki leżeć zmęczony. Pieski nawet są złe w tej grze. To nie jest straszny świat? A z którym C się uderza? Przepraszam, zapomniałem, się was bije, pieski. C. To się normalnie w PUBG C... Oszczędzamy amunicję, widzę to.
Orkiestra też płakała oczywiście, prawda? Że włączył mi się Polak, tak. Mówisz takie sceny, że tu wieszają Janosika. Tam Keanu umiera, prawda, i tak dalej. Tam Rzymianie przybijają inną postać historyczno-biblijną. Żeby był taki mocny przekaz, nie? Że coś tu upadło. Albo taki bardziej symboliczny, czy nie wiem. Jest taki ten, król, taki Mufasa spadający ze skały. O, to by było coś, nie? To jest... Aha. Czekaj na ożywienie. A miałeś mnie nie móc skrzesić? Zobaczmy, co będzie od początku. Sorry, myślałem, że to zdziała mi ten. Jej, sorry. 22 zabójstwa, jedna śmierć. Myślałem, że to będzie, rozumiecie, część... bo mam ten cały jetpack czasami, a jednak... No. Tak Biedronkę zamykają. Albo skończyły się świeżaki. Nie wiem, w czym są te świeżaki, ale... Okej, okay, wystarczyło iść po prostu. Sorry, przekombinowałem jak zawsze. Okej, okay, w dół czy nie w dół? Chyba, że doskoczę tutaj. O. Przepraszam, zagadka była zbyt trudna już dla mnie. Ej, trudne to jest. A nie, dobra. Jezu, to miało być tak, tak? Przewinęliśmy jakąś ważną scenę. Ale skąd mogłem wiedzieć? Okej, okay, nie wiem, co się stało. Możliwe, że to jest napisy końcowe. Czy widzisz, wędrowcze? Sorry. Wszystko, co uczyniłem. Obdasz mnie swym światłem. Zajmij należne ci miejsce w moim imperium. Spójrz na mnie. Czerwony Legion to twoi prawdziwi strażnicy. Dominusie, miasto zdobyte. Polujemy na tych, którzy uciekli. A ci, którzy ośmielili się pozostać, zostali straceni. Zwycięstwo i wszystko, co z nim idzie, należy do ciebie. Zwycięstwo należy również do ciebie, przyjacielu. Nie, do ciebie. Pozostało nam jedynie dokończyć tworzenie klatki wokół tej wielkiej maszyny. Zaczniemy pozyskiwać jej moc i wykorzystamy ją w słusznym celu. Budujemy wielkie terrarium. Zwoją wędrowcem. Bardziej praktyczna cywilizacja nadałaby jej ściślejszą nazwę. Piłeczka. Tę moc da się ujarzmić i wykorzystać, co już udowodniliśmy. Uważają ją za Boga. Niech się Rydzyk dowie o tym. Gaulu. Wspólnie poświęciliśmy nasze życie, aby zmienić społeczeństwo. Myślenie naszego ludu. Odbudowaliśmy imperium niemal zniszczone przez chciwość Kalusa. Falusa. W całym wszechświecie nie ma tobie równych. Czerwony Legion posiądzie moc tej maszyny. Zostaniesz imperatorem. Czegóż więcej może chcieć Dominus? Chcę porozmawiać z naszym gościem. Scena robienia herbatki dla gościa. Nie, dialogi są spoko, konwencja, nie? Nie ma co się... Ja już wiecie, jest straszna szydera, ale spoko, no mówię. Jakby małe dziecko to oglądało, to by miało w porach. Tylko co się stało, jak spadłem z tej skały? Czy tak miało być? Bo teraz czuję, chyba że zmarnowałem swoje szanse i... Zbliżamy się do europejskiej martwej strefy. Przez jakiś czas będzie naszym domem. Spójrz!
Wiesz, co to jest? Tam właśnie powinniśmy się dostać. Co to jest? To? Niektórzy nazywają to odłamkiem wędrowca. Ja to nazywam miejscem, gdzie nie warto się zapuszczać. Europejska martwa strefa. Czyli jednak Unia Europejska i migranci doprowadzili do upadku. Jakie tak się śmiejecie, a tutaj tyle analogii, tyle komentarzy do naszej rzeczywistości. Ludziki, farma. Nie kryją się z tym, że gra jest wielką farmą. Bez adresu. Jest to z Tristram, rozumiem. No dobrze, i tutaj możemy... Kury, które można kopać, tak? A to nie ta gra. Kurczę. To moja postać w ogóle, taką ma twarz. Starałem się wzorować na Adamie Mickiewiczu, jakiego go pamiętamy. Jak to pięknie. Ej, ścieżka dźwiękowa jest spoko. Będę sobie słuchał, jak będzie mi tak smutno czy coś. Jakaś głębia ostrości, zobaczcie. Pan dumnie spogląda, żeby... czeka, że ryby się pojawią, gdzie do nich strzelał, żebyśmy mieli co jeść. Niestety technologia radarowa została zaginiona. Trzeba tylko wypatrywać wroga, prawda? Lecą! W takim mgle. Czy da się go zepchnąć? Widzę, że tutaj ten... to hologram. Spróbuję się z nim zsynchronizować. Ej, dobra. Żeby tam wskoczyć. Chyba nic się nie dzieje, to jest drugi strażnik. On patrzy tutaj. Bo tamten ma małe pole widzenia. Nie, to jest kobieta w ogóle. Czyli jest równouprawnienie tutaj. Super. No to dobrze, co tu możemy w ogóle robić? Bo to jest oczywiście nasz hubik, tak? Gdzie... O, jakie jump, jump, jump. Jakie bunny hopy wspaniałe wychodzą. Kurier. Sprawdzanie. Dostawy wiadomości, zagubione przedmioty są zbierane i sortowane przez specjalne balaszaki kurierów. Gry z przewodnikiem. Bilety pozwolą ci odszukać klany w grach z przewodnikiem. Otrzymano. Okej. Okay. F1 do zmiany postaci. To zaraz, mogę to robić w każdym momencie? Tak. To mój ludzik. Mamy moc, jakieś parametry, tak? Ale to, jak rozumiem, w multiku nie ma znaczenia. To jest nazwa, rozpacz. Uparta dębina, te nazwy będą spoko. O, nazwy Bungie są przehipsteryzowane, tam statki się nazywały Pilar Jesieni, czy tam Filar Jesieni. Ale jest parkour. To jest, widzę, że to jest ten pub po aktualizacji. Tutaj pani się wpatruje w plan. Jej siostra chyba się też wpatruje. Super. Czy muzyka robi w tej grze? Tak, robi. Że Doom miał muzykę 10 na 10. Nie, ta gra jest fajna. Śmiejemy się, ale mechaniki są spoko. Wiadomo, wstęp wstępem. Tutaj ciężko coś wymyślić, zwłaszcza, że to jest Bungie, które nie potrafi za bardzo zrobić innej mechaniki niż idziemy, strzelamy i tam w tle jest opowiadana jakaś historia. Oni nie potrafią opowiadać historii do końca. Przecież w Halo trzeba było się domyślać, o co tam tak naprawdę chodzi. W sensie historia... Tak, widzę, że tak samo widzicie, no Bungie... to jest w sumie ciekawe. Oni mnie ominą, ale ja jak wejdę w nich na Hama, to... Przenikam. Więc rozumiem, że to jest ta piłka, że jak będziesz się nudzić grając z kumplami, to ten. No i czy to nie jest 10 na 10 gra? Super. Czyli warto będzie tutaj w multi przyjść? A nie, słynne są zasady tego, Battlefielda. Nie można wychodzić, bo cię kurczę zawrócą. Jeszcze poróbmy jakieś podstawowe rzeczy i tak, ja w to będę grał. Bo mnie intryguje multik. Dzisiaj tego nie zdążę sprawdzić, bo się muszę przygotowywać do wiadomo czego, audycji i w ogóle.
Idą fale w wodzie, zwróćcie uwagę, super woda. Ej, woda jest bardzo ładnie zrobiona. Ciekawe, co się stało z Lady Efridit. Dzień dobry. Dialogi. Cieszę się, że cię widzę. Jestem Tyra. Tyra Karl. Przepraszam, czy my się znamy? Odkąd utraciłam więź ze światłem, czuję się nieco zdezorientowana. Biedna pani. Tak, rozumiem, że szukasz odłamka wędrowca. Ja też o nim śniłam. Jego strzaskana, postrzępiona krawędź. Rana, która nigdy się nie zasklepi. Nie ufam jego wezwaniu. Podobnie jak my, odłamek utracił więź ze światłem. Odkąd wędrowiec odrzucił go podczas zapaści. Od stuleci wypaczał i niszczył wszystko wokół. Tam, gdzie leży, czai się śmierć. Jeśli na pewno chcesz iść, pamiętaj. My, strażnicy, nie jesteśmy już nieśmiertelni. Ty, a co pani tak tyra? Okej, okay, nie wiem, kupiłem to wstęga lśniącego, wstęga tytana. Rozumiem, że mogę w każdej chwili wejść i sobie tą wstęgę wsadzić. Pancerz. Klasowy obrona 10, ło. Lepszy pancerz, pancerz nóg, korpusu, rękawic, hełmu. Rozpacz 100, utracone światło i na dole coś jeszcze chcą ode mnie. Wędrujące skrzydło, to mój statek nadprzestrzenny, nie mogę go ulepszać. Duma Tytana, mój emblemat, wskazanie aury są i pojazdy. Dobra, dziękuję pani. Ale to myślę zaraz, co to znaczy jeszcze moment, podejdę do pani. Tak to teraz cicho. Wreszcie. Wreszcie mogę w spokoju pisać. Stójmy. Nikt nie. Coś tam, już nie pamiętam. Zaraz. Nie wiem, co ta ikonka oznacza. Ktoś do mnie pisze? Ktoś chce do mnie wydać kontakt? Czym są pochwyceni? Czy bez swojego króla mają jeszcze jakiś cel? Uzyskano nowy pancerz. A skoro brak im celu, jaka jest ich przyszłość i przeszłość? Obawiam się, że nie zostało to jeszcze... To ten muszę zrobić, tak? Obrona 21, tak? Chcesz, żebym coś odszyfrowała? Będzie mi trudniej pokonać. Ja dobrze zrobiłem. Tak, obrona 10, obrona 21. No. To tu jest schowek i terminal. Emotki są z salut, sarkastyczne oklaski. Dobrze, mi się wydaje, że to będę używał tego często. Popatrzył na ciebie z góry. Chyba dlatego, że jesteś ptakiem. Tu jest cokolwiek. Ej, strażniku, jak leci? W tobie jak leci? Czy jakiś parkour będzie fajny, ale... To pseudofilozoficzny bełkot. Nie grałeś w Halo, tam jest... uwagi ale... na ptaka. Pogadaj ze mną. W Halo tam się dopiero działo. Och, tam były cuda. W ogóle kalka jest taka straszna, bo tam w Halo byli tak samo kosmici, którzy chcieli mieć moc starożytnej cywilizacji i nie mogli jej otrzymać, bo wybrała ludzi. Tak samo jest tutaj, że przychodzi taki biegny Dominus. Ej, jest tam Dominus tego kolega, nie? I niestety też nie może dostać z kulką nawet pogadać. Dobra, hej. Trochę... O, sporawo tutaj cywilizacji. Przynajmniej jak na moje standardy. Pół życia spędziłam poza miastem. Także... podobno chcesz myszkować po tym poobijanym fragmencie wędrowca. Wy, strażnicy, macie ciekawe sposoby na spędzanie wolnego czasu. O, cóż, Louis i ja wiemy, że należy ufać instynktowi. Nie będę cię powstrzymywać. I tak mam sporo na głowie. Weź sobie ten statek, którym przyleciałeś. Przynajmniej wrócisz szybciej. Widzisz tych wszystkich uchodźców? Jeszcze żadnego Uchodźcy. Nie straciłam. Nie chcę, żebyś był pierwszym. Uchodźcy w Niemczech. Czerwona wojna. Ukończ misję Iskra. Super.
Znaczy, kolega to konsul, czy knosul dominus. Ja wiem, że tam imiona mieszam, przepraszam. Wyposażenie drony, że to dostanę, tak jak wygram. Hełm, rękawice uchodźcy, super. Tak, triggery. No to super, ja sobie wybieram to, to i to. I tak naprawdę muszę dać escape'a, jak rozumiem. Żegnaj. Żegnaj, hej. Nawigator osobisty, statek nadprzestrzenny, wędrujące skrzydełko. Czy mogę ci jakoś pomóc? A może... Dzięki niemu możesz podróżować w inne miejsca niż farma. Nawet na inne światy. Użyj nawigatora, aby wybierać nowe misje, śledzić lokacje. I tam chyba jest Multik, tak? To jest on. Wygląda jak statek z... Z boku przynajmniej. Z ostatniego lotu nawigatora. Mam nadzieję, że tam jest boisko piłkarskie tak samo. Dobra, ja to podzielę na dwa materiały. Tak patrzę jeszcze, czy tam nic się złego nie dzieje. Na przykład Nvidia nie mówi, Makua, obraziłeś grę. Albo dystrybutor mówi, oddaj Destiny. Ale chyba jest okej. Okay. Haj, w ogóle zaraz, poprawmy tam na Twitchu, żeby było jasne, że gramy, żeby mnie zbanowali, bo... Podobno banują za jakieś własne overlayki. Destiny 2. Dużo osób ogląda, dorzucimy parę osób z Polski. Nie da się zaktualizować, ale to wiem, że to jest ściema. I zrobimy na razie tutaj cięcie tubersą. Takim ładnym przelotem loga.